Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś co chwilę wszystko zapominał, gdybyś tracił wszelkie wspomnienie? Każdy z nas ma swoje wspomnienia. Wszyscy żyjemy w swoim uporządkowanym świecie blisko osób, które nas znają i kochają. Niestety Flora nie. Raz za razem musi radzić sobie z zanikami pamięci. Cierpi na amnezję następczą. Od 10 roku życia co kilka godzin zapomina, kim jest, gdzie się znajduje oraz kim są osoby, które ją otaczają. Ze wszystkich sił zarówno ona, jak i jej rodzice starają się, aby żyła w miarę spokojnym, bezpiecznym i normalnym życiem. Aż w końcu pewnego dnia Flora całuje się z pewnym chłopakiem. I o dziwo, jest to pierwsza rzecz, którą zapamiętuje od 7 lat. Jest święcie przekonana, że Drake, czyli chłopak jej najlepszej przyjaciółki, jest magicznym lekarstwem na jej uszkodzoną pamięć. Niestety, tuż po pocałunku wyjeżdża on na studia na Arktykę. Ten pocałunek wstrząsnął naszą główną bohaterką do takiego stopnia, że wyrusza w samotną podróż w pogoni za ukochanym. I w tym miejscu powinnam Wam zaznaczyć, że nie jest to takie typowe romansidło, i głównym wątkiem nie jest wcale wątek miłosny. Myślę, że jeśli chodzi o taki główny zarys fabuły, to by było na tyle i teraz przejdziemy dalej. Po pierwsze i najważniejsze, jest to książka, która na pewno zamiesza Ci w głowie i w której niczego nie możesz być pewny. Prawda miesza się z kłamstwem, fantazja z rzeczywistością. Po drugie, musicie być cierpliwi i w pełni zrozumieć naszą Florę, ponieważ z jej przypadłością często się powtarza i niestety nie jest w stanie zachowywać się jak typowa 17-latka. I po trzecie, jest to jedna z tych książek, obok których nie można przejść obojętnie, więc strzeżcie się. W tej recenzji dość nietypowo chciałabym się przede wszystkim skupić na autorce, ponieważ myślę, że to, co stworzyła w tej książce, jest niezwykłe. Emily Barr wspaniale oddała uczucia i emocje targające naszą główną bohaterką. Dziewczyna była zagubiona, żyła gdzieś pomiędzy 10 a 17 rokiem życia. Mimo swojej choroby była niezwykle odważną osobą. Bardzo dobrze radziła sobie z problemami pomimo odizolowania od świata i pomimo tego, że jej rodzice byli bardzo nadopiekuńczy. Sama jej podróż była dość niespodziewana i pewnie zastanawiacie się, jak osoba z amnezją może poradzić sobie w tak odległej krainie kompletnie sama. I tutaj znowu mamy do czynienia z genialnym pomysłem naszej autorki, a mianowicie Flora robiła sobie często krótkie notatki, czy to w zeszycie, czy na rękach, czy na małych karteczkach samoprzylepnych. Dzięki tym małym, krótkim zapiskom odnajdywała się szybko w sytuacji i to wszystko pomagało jej nie panikować, kiedy nie wiedziała, gdzie się znajduje. Kiedy dochodzimy do momentu, w którym Flora jest już na Arktyce, możemy zauważyć, jak wiele pracy autorka włożyła w stworzenie tej książki. Z tego co wiem, Emily Barr odwiedziła miasteczko, które opisuje, przez co jej opisy są dość szczegółowe i realistyczne. I myślę, że jest to godne podziwu, że chciała przedstawić miejsce akcji jak najlepiej. Jedyne wspomnienie Flory Banks jest książką, która skłania nas do przemyśleń. Pewnie myślisz, że nie dałbyś sobie rady żyć bez wspomnień. Po przeczytaniu tej książki myślę, że bez wspomnień moglibyśmy wiele więcej zdziałać. Żyć tu i teraz, nie wmawiać sobie, że robimy coś ze względu na przeszłość. Wyszlibyśmy z naszej strefy komfortu i po prostu łapali każdą chwilę z życia. Nie chciałabym Wam za wiele zdradzać, więc myślę, że to by było już na tyle. Gorąco polecam Wam tą cudowną, zaskakującą i przede wszystkim nieszablonową książkę. A za możliwość przeczytania jej przedpremierowo dziękuję bardzo stronie nastek.pl i wydawnictwu Bukowy Las. Jeśli spodobała Ci się ta recenzja, daj łapkę w górę, skomentuj, naciśnij subskrybuj i dzwoneczek. No i pa!